W pokoju Asi, jak zwykle, paliła się mała lampka. To wytwarzało bardzo intymny nastrój. Moja przyjaciółka nie była sama. Przywitałam się. Dzień dobry, pani Wanda. Witaj, kochana. Jak się czujesz? Dobrze. Trochę jestem słaba, ale radzę sobie. To dobrze, moja droga. Mam zadania dla Asi. Nie dam jej tak bezczynnie leżeć. Pani Wanda zaczęła się rozglądać ze swoją pielęgną. To ja was zostawię. Pojadę do domu i zrobię jakiś obiad. Później jeszcze przyjedziemy za damą. Kiwnęłam głową i wyjęłam zeszyty. Było ich dziś całkiem sporo, bo we środę miałyśmy aż 7 lekcji. Wzięłam do ręki długopis i zeszyt ćwiczeń. To jak, gotowa? Jak będziesz miała dość, to powiedz. Obiecuję, że cię nie zamęczę. Tłumaczyłam jej fizykę, a potem chemię, co chwilę przerywając na jakąś szkolną ploteczkę. Zapomniałam ci wczoraj powiedzieć, że Magda zmieniła fryzurę. Wygląda świetnie. Spodobałyby ci się. Szczególnie mówiąc, tobie też przydałby się fryzjer. Popatrzyłam na nią wnikliwie i zaraz dodałam. To był żarcik, nie gniewaj się. A po chwili tłumaczenia zawiłych naukowych zagadnień znów: a, jeszcze masz pozdrowienia od Kaśki i Joli. Jolowie zawsze odkładałam na koniec. Ten przedmiot Asia lubiła najbardziej. Nauczyłam się mówić obrazowo. Starałam się jej tłumaczyć plastycznie i szło mi coraz lepiej znajdowanie barwnych porównań. Byłabyś świetną nauczycielką, mówisz tak ciekawie, usłyszałam nagle. Odwróciłam głowę w kierunku drzwi. Nie poznałam tego głosu, choć wydał mi się miły. Przy wejściu stał nieznajomy 40-letni mężczyzna w lekarskim kitlu. Dzień dobry. Chciałabym, żeby potrafiła to sobie wyobrazić. Idzie ci świetnie. Sprawdziłem, stwierdził mężczyzna. Popatrzyłam na niego zdziwiona. Nie rozumiem, uśmiechnął się. Po prostu zamknąłem oczy, jak mówiłaś. Zadziałało? Tak. Wiem o budowie myszy wszystko. To dobrze. Mężczyzna podszedł bliżej i odczytywał parametry na monitorach. Wszystko dobrze? Spytałam z lekkim niepokojem. Tak, w porządku. Jestem lekarzem? Nie widziałam pana wcześniej. Nazywam się Igor Dbart, pracuję na innym oddziale. Dziś poproszono mnie tu o konsultację. Poznał pan już moją przyjaciółkę? Poznałem. Chyba wszyscy znają Asię. Teraz czekamy, aż się zrewanżuje. Ja też czekam, aż się obudzi, ale ona strasznie zwleka. Czasami to trochę trwa. Myśli pan, że długo jeszcze? Nie wiem, ale lekarska intuicja mówi mi, że niedługo. Nagle pomyślałam, że to mogło zabrzmieć tak, jakbym była zmęczona odwiedzaniem przyjaciółki. Odłożyłam książki i zeszyt na stolik i dodałam. Chciałabym móc ją uściskać. Jeszcze będziesz miała okazję. Zobaczysz. Czas mija szybko. Jeśli się czeka, to się wlecze. Lekarz roześmiał się. Już wiedział, że Asia jest dla mnie kimś ważnym. Słyszałem, że uczycie się chemii i biologii, tak? Chcemy być lekarkami. To pięknie. Mam nadzieję, że będę mogła pomagać ludziom w przyszłości. W przyszłości? Przecież pomagasz już teraz i to bardzo. Wyglądało na to, że mówi szczerze. Ja tylko uczę się z Asią, żeby nie miała zaległości. No właśnie. Poświęcasz jej cały wolny czas. Nie cały, jeszcze mi go całkiem sporo zostaje, odparłam. Ale zaczęłam myśleć o tym, co mi powiedział. Zastanowiłam się nad tym. Nie lubiłam bezczynnie siedzieć. Ślęczenie przed telewizorem nie było dla mnie. Wolałam poczytać coś ciekawego. Lekarz przerwał moje rozmyślanie. Jesteś bardzo ambitna, zauważył. Staram się, ale nie zawsze jest tak, jakbym chciała. Wskaż mi chociaż jedną osobę, której wszystko się udaje. Znasz taką? Wszedł mi w słowo. Spróbowałam sobie przypomnieć, ale nikt nie przychodził mi do głowy. Sama widzisz, jesteś pod tym względem zupełnie normalna. A może panu w życiu wszystko się udało? Nie, zdecydowanie nie wszystko. Ale to, co się udało, jest ważniejsze od tego, co nie wyszło. I wystarcza do szczęścia. Czy gdyby pan mógł cofnąć czas, to zmieniłby pan coś? Zapewne tak, ale wiem doskonale, że to niemożliwe.
i zastanawianie się nad tym, co bym zmienił, a co nie, jest nieistotne. Raczej myślę o przyszłości. Z przeszłości warto wyciągnąć wnioski, a potem zostawić ją za sobą. Pan jest bardzo mądrym człowiekiem. Mądrości uczą człowieka inni ludzie. Ja ich poznałem całkiem sporo. Trzeba umieć z ludźmi rozmawiać i trzeba chcieć z nimi rozmawiać, podsumował. Popatrzyłam na niego z podziwem. Ja czasami nie potrafię, przyznałam. Na jego twarzy pojawił się lekki uśmiech. Chyba kłamiesz, bo świetnie ci idzie. Bo pan jest inny. Tak myślisz? Dlaczego? Sama nie wiem. Może chodzi jedynie o to, że miałaś ochotę z kimś porozmawiać. Ja się napatoczyłem. Jesteś dziś spontaniczna i powinnaś spróbować być taka częściej. Pewnie ma pan rację. A w szkole wśród rówieśników masz z tym problem? W szkole? Nie, w tej. W której teraz jestem już nie mam. A w poprzedniej było ciężko. Dokuczali ci? Od razu się domyślił. Pokiwała mi śmiało głową. Zrobiło mi się smutno. Wróciły wspomnienia. Pan nie jest w stanie zrozumieć, jak to jest. Tak myślisz? Może się przekonamy? Opuściłam głowę. Lekarz podszedł i usiadł na taborecie obok. Nagle nabrałam śmiałości. Nikt nie pamięta mojego imienia. Ciągle tylko słyszałam wyzwiska. Ale nie dziwię się im. Przecież wyglądałam jak wieloryb. Opowiedziałam mu o wszystkim, co sprawiało mi wtedy taki ból. Nawet o tym nieszczęsnym przyjęciu. Kiedy skończyłam, przytulił mnie. Rozpłakałam się. Łzy były wielkie jak ziarnka grochu, płynęły jedna za drugą. Czułam, że wraz z nimi wypływają ze mnie żal i strach. Nie masz racji. Nikt nie miał prawa cię obrażać i wyśmiewać. Ludzie, którzy tak się zachowują, mają więcej kompleksów niż ich ofiary, powiedział. O wiele łatwiej jest pogrążyć słabszego, niż dorównać lepszemu. To wszystko, co się działo, to nie jest twoja wina. Dziękuję. Poklepał mnie po ramieniu. Zawsze warto próbować. Nie można z góry zakładać, że coś się nie uda. Nie wiesz na pewno, dopóki nie sprawdzisz. Ma pan rację, będę o tym pamiętać. To zapamiętaj jeszcze, że najważniejsze jest to, że nie zatraciłaś siebie. Sporo cię kosztowało to na pewno, ale udało się. Jesteś wspaniała i nie zmieniaj się. Teraz wszystko, co było, jest przeszłością. A jeśli znowu ktoś spróbuje cię zranić, to w każdej chwili możesz rozwinąć skrzydła i unieść się ponad to. Jesteś skrzydlata. Nie bój się zlecieć. Nie spadniesz w dół. Zapamiętam. Obiecałam z uśmiechem. Odwzajemnił uśmiech, a po chwili wstał i wyszedł. Zatrzymał się jeszcze przy drzwiach. Popatrzył na mnie badawczo i powiedział. A ja przez wiele lat byłem słaby. Bardzo dziękuję. Nie wiem jak Państwo, dziękuję serdecznie, ale ja oczywiście celowo ten fragment wybrałam i poprosiłam o przeczytanie, ale po prostu jest to jeden z tych fragmentów książki, który mnie szczególnie porusza. I, tak, i tym fragmentem pomyślałam, że będzie chyba dobrze to nasze spotkanie rozpocząć. Chciałabym bardzo serdecznie powitać wszystkich Państwa na spotkaniu z Bartką Ciecielską. Bartkę mieliśmy okazję poznać chyba dokładnie rok temu, ponieważ o ile dobrze pamiętam, w marcu było pierwsze spotkanie z Bartką Ciecielską z okazji ukazania się debiutanckiej powieści I tylko niebo. I pamiętam też, że ta powieść równie mocno nas poruszyła i wywołała równie, no może nie równie, bo jeszcze się dyskusja nie zaczęła, ale podejrzewam, że będzie emocjonująca, podobnie jak ta z ubiegłego roku. Także bardzo dziękuję Bartce za to, że zgodziła się przyjąć zaproszenie, że zgodziła się dopuścić nas do swojego wewnętrznego świata, do swoich emocji, do swoich przeżyć.
Skrzydlata to jest powieść nieco inna od tej z powieści z poprzedniego roku, debiutańskiej powieści I tylko niebo. Ta powieść, o ile Państwo pamiętają, była osadzona w takich trudnych realiach II wojny światowej. Z kolei Skrzydlata jest książką na wskroś współczesną. Krótko podsumowując, opowiada o młodej dziewczynie żyjącej w dzisiejszych czasach. Jak Państwo się pewnie zorientowaliście z tego fragmentu, zmagającą się z, głównie chyba z samą sobą, z otaczającą ją trudną rzeczywistością, z kompleksami, z różnymi barierami, ograniczeniami, które gdzieś tam w niej tkwią. Także książka szczególnie chyba bliska młodemu czytelnikowi, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tutaj wypadałoby nawiązać do motta tej książki, bo podobnie jak poprzednia powieść, ta książka również zaczyna się przepięknym, wierszowanym mottem, z którego wynika, że będzie to książka chyba dla tych, którzy szukają wyobraźni, szukają wrażliwości, szukają w książkach tego wszystkiego, dzięki czemu mogą, cytując Batkę, wspiąć się na tęczę, wędrować po tęczy i dotykać głową nieba. I ten motyw nieba przewija się i w powieści debiutanckiej, i w tej. Po prostu chyba każdy tego swojego nieba szuka. Myślę, że nasze spotkanie będzie skrzydlate. Chciałabym już w tym momencie zaprosić do dyskusji naszą skrzydlatą pisarkę i życzyć nam wszystkich przepięknych, skrzydlatych wrażeń. Na początek, ponieważ mamy skrzydlatą pisarkę, mamy skrzydlatą powieść, my jesteśmy skrzydlaci, taki skrzydlaty anioł dla... Może Państwo mają pytania do Barki na samym początku. Może ktoś z Państwa chciałby o coś zapytać Batkę? Albo Batka chciałby Państwa o coś zapytać? Naprawdę jest mi bardzo miło, że jesteście tutaj ze mną. Powiem szczerze, nie myślałam, że czytana mój tekst, czytane przez kogoś po prostu spowoduje, że wzruszyła się chyba mocno, że będzie mi ciężko mówić w tej chwili. Myślałam, że nikt nie jest w stanie sprawić, że przestanę mówić, bo jest to raczej gadło, ale poruszając się to udało. W takim momencie. Ja bardzo przeżyłam ten tekst. Niedobrze. Ale bardzo się cieszę, że jesteście i że chcecie o skrzydlatach rozmawiać. Bo ta książka jest właściwie książką, tak jak ja powiedziałam, pełną problemów, pełną kompleksów, które pewnie jeśli nawet nie mamy ich teraz, albo czujemy, że kiedyś się mieliśmy, takie albo inne, może podobne do tych, które ma moja bohaterka, może zupełnie od nich odbiegające, ale gdzieś tam emocjonalnie w ten sam sposób nas dotykające, bo to, że ona miała problemy takie w szkole, to nie znaczy, że każdy z nas musiał takie mieć, ale równie mocno mógł przeżywać zupełnie coś innego, co powodowało dokładnie takie same sytuacje w życiu, czyli problemy psychologiczne, psychiczne w pewnym momencie, mniejsze bądź większe. Czasami nad tym się nie zastanawialiśmy, czasami teraz już patrzymy na przykład z perspektywy czasu, inaczej widzimy te problemy, gdy mieliśmy 16-17 lat, a inaczej widzą je nasze dzieci, kiedy one są właśnie w tym momencie osadzone w tym czasie i nie mają żadnych doświadczeń życiowych. Tak? Bo później okazuje się, że takie problemy one wcale może nie są aż tak trudne i da się je rozwiązać, tylko trzeba po prostu poszukać kogoś, kto jest w pobliżu i chce pomóc. Ja chciałam zapytać, przepraszam, jeśli mogę, bo tytuł jest taki intrygujący, przynajmniej dla mnie, skrzydlata. I ja się zastanawiałam w ogóle, skąd pomysł na taki tytuł, co się za to skryje. Trudno to wydaje. Naprawdę. Po prostu nie wiem, jak odpowiedzieć tak... Nie ma takiej odpowiedzi, takiej prostej, jednoznacznej. No podejrzewam, że to nie każdy z nas będzie na to bierze własną odpowiedź. Tak myślę. Bo ja tylko powiem, jak ja to, w
wam. Ja na przykład zastanawiając się nad tytułem Skrzydlata, pomyślałam sobie też o tym, że każdy z nas jest rozdarty nieco tym, co wewnętrzne, a tym, co zewnętrzne. Co jest ważniejsze? To, co mamy w środku, czy to, co mamy na zewnątrz? I właśnie, co dla każdego bycie skrzydlatym może być zupełnie czymś innym, tak? Bo teraz jesteśmy atakowani różnymi kanonami piękna przez media, tak? Te celebrytki są szczuplutkie, wyłuskane, po wielu operacjach plastycznych i też mogą się kojarzyć z osobami, z kobietami, z dziewczętami, które są skrzydlate, eteryczne, piękne. Ale właśnie, czy to o to chodzi, tak? Czy to chodzi o tą skrzydlatość taką zewnętrzną, czy raczej o coś innego, co tutaj jest w tym wszystkim najważniejsze. I myślę, że książka też do takiej dyskusji prowokuje. Także mimo tego, że jest to książka ewidentnie adresowana do młodego czytelnika, to wydaje mi się, że właśnie stawia też takie ważkie pytanie o to, co jest najważniejsze, co jest tym sensem, tak? Czy to, co jest takie zewnętrzne, czy to, co jest takie wewnętrzne. Tylko też czasami jest tak, że właśnie zależy w jakim wieku jesteśmy i w jakim momencie życia jesteśmy. Też czasami nie potrafimy dokładnie określić, co jest dla nas ważniejsze w danym momencie. I to czasami wydaje nam się, że to, co jest akurat dla nas ważne, tak naprawdę w pewnym czasie okazuje się, że to w ogóle nie miało sensu. Kompletnie bezcelowe i dążenie do tego całą siłą, całą sobą i wstawianie spustoszenia ze sobą, zgnięcie w jakąś dziwną sytuację tylko po to, żeby być lepszym od innych, bardziej docenionym, kochanym przez wszystkich na chwilę chociaż, przynosi więcej spustoszenia, a potem w naszym życiu niż tak naprawdę czegoś dobrego, bo taka przyjaźń kompletnie nieautentyczna, taka na chwilę, bo jej chcemy, bo jej szukamy i robimy wszystko po to tylko, tak jak na początku miałam wdech, próbowała, żeby być kimś chociaż na chwilę, być docenionym, zrozumianym, żeby się zaakceptowanym, tak. Że to będzie tak zawsze. Tak, właściwie tak nie jest. To nie jest na długo. To jest chwilowe, tylko w danym momencie to nie myślimy. Dążymy tylko pod uwagę, że tak może być. Dążymy za czymś, co nie jest w ogóle niepotrzebne. Jakoś iluzją, tak. Okazuje się. No właśnie, bo to też jest taka książka o ewolucji, którą ta bohaterka przeżywa. Ona dojrzewa. To jest taka pomyśl o dojrzewaniu. I też zastanawiałam się, skąd w ogóle taki pomysł, jeśli można tak zapytać, bo to jest książka o młodych ludziach, napisana przez dorosłą osobę, a kiedy czytałam, wydawało mi się, że tutaj jest sporo takiej prawdy psychologicznej, jeśli chodzi o młodych ludzi, bo z kolei miałabym zastrzeżenie do portretów dorosłych bohaterów. Wydaje mi się, że ten świat ludzi dorosłych jest trochę wyidealizowany. Ale taki zarzut też pojawił się w odniesieniu do pierwszej książki Batki, z tym, że to się broniło, prawda? To się broniło i tutaj to też pewnie ma jakiś sens. Jakieś przesłanie będą tę książkę czytać młodzi ludzie. Dobrze, niech poznają wspaniałych nauczycieli, wspaniałych lekarzy, wspaniałych rodziców. Ale jeszcze wspaniałych lekarzy, bo no jeszcze tak. Który niestety okazał się opowiedzieć pomóc najbardziej. Okazał się najgorszą osobą, która mogła w pewnym momencie skrzywdzić. Więc też przebija się to zło, też niestety jest. Nie jest tak, że to jest tak zrozumiane. Ale ja... Jakieś obserwacje? Właśnie skąd ten materiał? I takie postacie? Wyobraźni, naprawdę. Chociaż tak szczerze mówiąc, jak teraz tak rozglądam się wokół siebie, myślę, że gdzieś te osoby, ci bohaterowie są gdzieś wokół mnie i istnieją, może niekoniecznie to są te osoby, ale te cechy charakteru gdzieś od kogoś przeniosą, tak? Ja muszę te osoby, muszę znać przynajmniej takie cechy charakteru, żeby je umieścić i nadać moim bohaterom właśnie takie, a nie inne cechy. Tak, nie da się inaczej, po prostu nie ma takiej możliwości. Ostatnio też jedna z koleżanek zasugerowała mi, podpowiedziała mi, kto taką osobą jedną może być, ale tego nie będę zdradzać, bo nie chcę, żeby to się doszukiwał, po prostu tutaj jakiś podobieństw, jeśli coś wyszło, to wyszło po prostu w trakcie pisania, po prostu to było... nie da się po prostu myśleć o czymś,
czymś, nie znając tego. Jeśli się szuka jakiś cech, szuka się wokół siebie. Szuka się wokół ludzi, których się zna. I albo się tworzy z kilku osób jedną całość, albo się daje po trochu od każdego i tworzy jakąś idealną postać. Tak myślę, że to dobrze. Szuka się swoich też. Może właśnie wokół mnie są ludzie, właśnie tacy kiedyś może nie było. Różnie w życiu, tak? Nie zawsze jest super fajnie. Każdy ma jakieś przejście takie czy inne. Ale teraz są właśnie wokół mnie ludzie, którzy powodują, że piszę właśnie takie książki o ludziach idealnych i takich ludzi opisuję. Dla mnie uważam, że to dobrze, bo chciałabym, żeby... Nie chciałabym nastawiać się na to, że wszędzie, w każdym, żeby doszukiwać się kogoś złego, żeby szukać tej strony ciemnej. Wolę odnaleźć w tym kimś coś, co może to wynika też tego podejścia do ludzi, prawda? Właśnie do świata, do ludzi, że tak jak z tą przysłowiową szklanką, która jest do połowy wodą, napełniona wodą i niektórzy twierdzą, że jest to pusta, a ty będziesz twierdziła, że jest to połowy pełna. Także to potrzebne. Zależy kiedy. Czasami są takie momenty, że jednak tak różnie. Czasami jest to trochę pół. Ale to pokażę tak ma. Że patrzę na tę samą szklankę i tak samo, tę samą sytuację rano inaczej, bo później inaczej, a następnego dnia jeszcze inaczej. Także no, w zależności od tego, jaki mamy nastrój, jaki mamy, kogo spotkamy nawet w danym dniu, tak? Kto nam, jakie emocje nam się udzielą od kogo, to tak to otwieramy.